No, owieczko, jesteśmy na miejscu. Biegnij z powrotem do swojego stada. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, na samym początku mamy już owce. Znalazłem jedną z twoich owiec. Bardzo dobrze. Gdzie ją znalazłeś? U orków. Jeszcze trochę i zabiliby ją. Uf. Poszczęściło się. Dobrze, że w porę ją znalazłeś. Dziękuję ci. Znalazłem wszystkie twoje owce. Co z moim wynagrodzeniem? Tak, otrzymasz je. Trzymaj tu złoto, które ci obiecałem. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc, przyjacielu. Dobra, teraz mnie oczywiście Melchior traktuje jak przyjaciela. Czego ja mogę... okej. Okay. Nie wnikam, dlaczego mogłam z żyjącej owcy... Ona jest martwa, tak jakby, ale... Nic tu nie ma. O, nie, nie, nie. Nieważne. Moi drodzy, co my mamy jeszcze w tym pięknym dzienniku? Najlepiej by było zacząć od dołu, żeby jak najwięcej rzeczy skończyć. Ucieczka z więzienia, no to chyba byśmy się tym też zajęli najpierw, teraz. Czyli do Królewskiego Zamku w Węgardzie. I chodźmy do naszego więźnia. Zobaczmy, czy możemy mu pomóc. Powinniśmy już móc to zrobić. Także miejmy nadzieję, że się uda. Dzisiaj jest sporo rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj coś takiego fajniejszego zrobić, ale miejmy nadzieję, że tak. Włóż ten ubiór. Czy mam w tym uciekać z lochu? Tak, ale to damska odzież. Tak właśnie jest. Zwariowałeś, ja tego nie włożę. Nie ma innego sposobu, aby zmylić Ottokara. Twojemu dozorcy spada czujność, kiedy w lochu pojawia się kobieta. Ty nic nie mów. Będę to robił za ciebie. Jeśli nie zachowasz się głupio, to nic się nie wydarzy. Nie, zapomnij o tym. Nie wezmę w tym udziału. Świetnie. To gnij dalej w tym lochu. No cóż, bywaj. Poczekaj. Zgadzam się. Najważniejsze, że w końcu się stąd wydostanę. No, nareszcie zmądrzałeś. Oto ubiór. Chodźmy. Zgoda. Nie komentujmy jego wyglądu. Można mu się ład... Nie, nie, to nie jest ładne, patrzenie się na klatę. W ogóle sobie radzi, żeby wyjść? Chyba słabo mu idzie. Radzisz sobie? Chodź tu. Stój. Kto idzie? Przecież to ja. Zapomniałeś, kim jestem. Nie, szlachetny rycerzu. Ale kim jest ta dama? Jak dostała się do więzienia? Przecież mówiłem ci o tym. Ta dama towarzyszyła mi cały czas. Jednak nie pamiętam tego. Kim jest ta dama i czego tu chce? Jest córką hrabiego i chciała tylko obejrzeć więzienie. To pozwolisz jej wyjść, czy nie? Córka hrabiego. Świetnie. Ale dlaczego nie widziałem, jak wchodziła? Co? Chcesz powiedzieć, że nie zauważyłeś tak pięknej damy? No ładnie. Jak możesz być tak nieuprzejmy? Co powie hrabia, jeśli mu powiem, jak zachowywałeś się wobec jego córki? Natychmiast przeproś. Och, bardzo przepraszam. Naturalnie. Tak, widziałem, jak przyszedłeś z tą damą. Gdzie ja miałem oczy? Piękna Deimou, proszę o wybaczenie. Dama przyjmuje twoje przeprosiny. Teraz musimy iść. Hrabia na nas czeka. Żegnaj. Zawsze do usług, szlachetny rycerzu. I wszystkiego dobrego. Deimo. Nie, dobra, Boże Święty, co ja robię w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. A ona nie umie... Nie, to nie jest ona. Halo? Przepraszam panią. Czy pani sobie radzi? Chyba nie. Boże, co tak zacina w tej grze tutaj? Jezus Maria! No choć ja wierzę, że potrafisz wyjść. Super. Zastanawiam się, co by Robar powiedział.
Chyba nic. A w ogóle w dupsku, że ktoś się biega po tym. Dobra tam. Czas nam, moi drodzy, pomału ucieka. Trochę nam zajmie zajmowanie się tymi ludźmi. No, ale dzięki temu będziemy mogli prawdopodobnie stąd odpłynąć, a zależałoby mi chyba, żeby zajrzeć na poprzednie wyspy jednak. Głównie bym popłynęła na Korinis, chociaż na chwilę. Tam wiele na Korinis i tak nie zrobimy. Ale mamy chociaż jedno zadanie. Wir haben es geschafft. Hier kannst du dich verstecken und sehen, ob Leute aus der Burg kommen. Falls das der Fall sein sollte, verbirg dich in den Büschen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man wegen dir gleich einen Suchtrupp zusammenstellen wird. Jetzt, wo die Orks innerhalb der Barriere beseitigt sind, hat man Wichtigeres zu tun, als einen Dieb zu suchen. Aber natürlich kannst du hier nicht ewig bleiben. Ich werde einen Ort suchen, wo du sicher bist. Dobrze. Hej, ty. Mogę cię zaprowadzić do buntowników Feryn. Ich przywódcy, Aidanowi, są potrzebni ludzie. Zgadzam się. Jestem dobrym wojownikiem. Prócz tego, mógłbym ważyć wantownikom mikstury lecznicze. Ale jest mały problem. Jaki? Jak mam pokonać magiczną barierę, która otacza Engard? Możesz mi to wyjawić. Mógłbym ci dać runę teleportacji, która przeniesie cię do obozu buntowników. Dobry pomysł. Daj mi ją. Oto runa. Dziękuję. Ale powiedz mi, czy cały czas miałeś tę rzecz przy sobie? A dlaczego o to pytasz? No, bo mogłem także opuścić loch, nie zakładając tych głupich ciuchów. Wtedy nie znałem ciebie i nie miałem takiego zaufania. A teraz mi ufasz, co? No, powiedzmy, że trochę. No to świetnie. Ale zostawmy to. Do zobaczenia u buntowników. Dobra. Lecimy w takim razie dalej. Kolejna osoba to będzie dobrze, żeby się przejść z... ojejku. Ale zmaściłam. Nie tutaj się chciałam przenieść. Chciałam się przenieść na pokład. Mogę wyskoczyć? Proszę. Dziękuję bardzo. No i płyniemy. W sumie tędy też możemy dopłynąć. Tam, gdzie był kamienny krąg, będziemy szli teraz. A nawet nie tam, tylko kawałek wcześniej. Tylko musimy na razie opłynąć. Moi drodzy, co tam u was? Ja byłam u fryzjera w sumie i wróciłam teraz niedawno. Tak naprawdę. No i co? I w sumie zrobiłam rano tort. Wstałam specjalnie wcześniej, bo mój tata miał po to przyjechać, a potem uznaliśmy, że on po prostu weźmie to jutro razem z nami. Więc wstałam na marne o tej 5:30 i robiłam tort. Cóż, czasami też tak bywa. Także no, super, nie? No, ale przynajmniej mam już to zrobione i jest git. Znowu jadę do rodziców, ale tym razem nie muszę na szczęście nagrywać dla was na zapas, tylko na bieżąco. Dzięki Bogu. A czy mogłabym nagrywać na zapas, ale nie chcę. Trzymam się tej zasady, żeby nagrywać odcinek dzień przed publikowaniem. Niko i Degenhardt. Wantownicy potrzebują więcej ludzi. Byłbyś gotów do nich się przyłączyć? Dlaczego by nie? Powinniśmy bronić ludzi przed orkami. Ale jest jedna sprawa, którą trzeba najpierw zrobić. Jaka? Muszę się dowiedzieć, jaka jest sytuacja u gońców leśnych, którzy z naszym druidem Melanderem przebywają w domku myśliwskim. Jeśli Melander nadal żyje, muszę mieć jego pozwolenie. Wcześniej nie będę mógł przyłączyć się do buntowników. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Dobrze. Mogę odwiedzić gońców leśnych i zapytać Melandera, czy możesz przyłączyć się do buntowników. No, jeśli nie boisz się ryzyka. Droga tam jest bardzo niebezpieczna. Bez obaw. W swoich misjach pokonałem wiele niebezpieczeństw. Tu też sobie poradzę.
No dobrze. Jak sobie chcesz. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że Melander i pozostali nadal żyją. Hej. Gwałtownicy potrzebują więcej ludzi. Byłbyś gotów do nich się przyłączyć. Haha, ale z ciebie żartowniś. Po co gwałtownikom taki stary człowiek, jak ja? Taki ork powali mnie jednym ciosem. Ale pomyślę nad tym. A gwałtownikom nie potrzeba kucharza. Wtedy mógłbym się im przydać. Dlaczego nie? Aidanowi mógłby się przydać kucharz. To mnie cieszy. Ale jest jeden mały problem. A co to za problem? Mówiłem ci, że ukrywam się tu przed orkami. Ale jestem tu jeszcze z innej przyczyny. A niby z jakiej? No, trochę mi głupio. No, dobrze. Ale mam nadzieję, że nie będziesz się śmiał, kiedy ci opowiem, co mi się przydarzyło. Nie obawiaj się. Więc co się wydarzyło? Do niedawna jeszcze mieszkałem w starej wieży na wybrzeżu. W tym miejscu była stara wartownia paladynów, gdzie całkiem wygodnie się urządziłem. Parę tygodni temu, kilka goblinów wypędziło mnie stamtąd. No cóż, to nie byli powolni orkowie, więc musiałem szybko się ulotnić. Nie uśmiechaj się tak pod nosem. Jestem starym człowiekiem, a gobliny były zwinne i liczne. Co mogłem im zrobić? W porządku. Ale dlaczego mi to mówisz? Czy mam wypędzić gobliny z wieży? Właściwie, tylko chciałem się dowiedzieć, czy gobliny jeszcze tam są. Ale gdybyś mógł je stamtąd wypędzić, to byłoby znacznie lepiej. No dobrze. Zajmę się goblinami. Dziękuję ci, mój przyjacielu. Twoja wieża została oczyszczona z goblinów. Brawo, chłopcze. Nie lada zuch z ciebie. Pójdziesz teraz do buntowników. Tak. Jednak nie musisz mi mówić, jak dojść do kryjówki Aidana. Wiem, gdzie to jest. Życzę powodzenia. Do zobaczenia. Dobra, teraz myślę, że ruszymy do gońców leśnych właśnie. Ojejku. Tutaj mamy. Dzień dobry, witam. A gdzie jest Melander? Nie widzę go nigdzie. Zawsze tutaj był na dole. O, tu jesteś, siema. Hej, ty. Masz coś w ogóle ciekawego na sprzedaż może? Nie, raczej nie. Przysyła mnie Nykoł. On chce się przyłączyć do buntowników, aby im pomóc w walce z orkami. I mam mu na to dać pozwolenie. Zgadza się. Właściwie, jako gońcy leśni, chcieliśmy zachować neutralność w tej walce pomiędzy Innosem i Beliarem. A ponieważ orkowie ciągle nas atakują, nie jest to już możliwe. Wobec tego udaj się do Nykoł i poinformuj go, że pozwalam mu na wspieranie buntowników. Niech Adanos ma go w opiece. Dobra, teraz idziemy po kolejną osobę. Do tego Niko jeszcze wrócimy, ale... Tutaj chyba do wieży strażniczej będzie najwygodniej. Bo musimy wrócić tam, gdzie byli buntownicy. Ale nie tylko. No, gonitwy jest sporo. Ale tak, tutaj do wioski też sobie właśnie zajdziemy, bo tutaj jest kolejna osoba. Tylko trzeba ją najpierw namierzyć. Dzień dobry. Aiden potrzebuje ludzi do walki z orkami. Co powiesz? Wspomożesz go? Nie jestem wojownikiem, więc nie miałbym żadnych szans przeciwko orkom. Ale mógłbym trzymać oczy otwarte i uprzedzać o grożącym niebezpieczeństwie. W porządku. Więc ci powiem, gdzie możesz znaleźć Aidana i jego ludzi. Nie musisz. Już wiem, że bantownicy znajdują się w zamku Lorda Baldwina. Przecież znam te okolice jak własne pięć palców. Dobrze. Więc powiadomię Aidana, że mu pomożesz. Powiadom. I przekaż, że może na mnie w pełni polegać. Do zobaczenia. Dobra, fajnie. Jeszcze potrzebujemy wrócić do buntowników, bo Nolan ma mój teleporter. A bez niego za wiele nie zrobimy. Bo będzie mi on później potrzebny. Tylko teraz tak właśnie, żeby dobrze wrócić. A tędy jak zejdę, to nie będzie dobrze? Znaczy tutaj może nie, ale tędy.
Ja niestety już słabo pamiętam te wszystkie ścieżki. Tutaj chyba jakoś się szło do tych buntowników. Czy nie? Cholera, nie pamiętam. Nie, tutaj się szło do bandy... Chociaż... Wiecie, co by wypadało zrobić? Odpalić sobie mapę. Bo ja się zaczynam gubić z powrotem. Tylko ja chcę region Faring. Obóz w lesie, pole bitwy, obóz bandytów, zamek Lorda Baldwina, to jest w ogóle w przeciwnym kierunku. Masakra. Czyli chyba jednak tam górą było dobrze iść. Górą czy tędy? To w sumie wioska, ale chyba... Czy nie tędy jest lepiej? Chyba tak. To się nazywa już po prostu miedź zaćmienia. Dobra, biegniemy chyba w porządku. Tutaj jest ten lasek. Zwiększmy sobie pole widzenia, jeżeli się da. Ale widzę, że się nie da, ale tutaj już powinniśmy być u buntowników za chwilę. Na szczęście tak. I znajdźmy naszego Nolana. No nie widzę go na razie. Bo powinien gdzieś tutaj się znajdować. Jest Degenhardt. Kurde, niedobrze. Tam na górze go nie ma. Tutaj też go nie było. Ja pierdzielę, oczywiście musiałeś sobie gdzieś chyba poleść, albo wypadałoby... Tu jesteś. Dobra, już się miałam wkurzać. Tu jesteś. Właściwie myślałem, że się ulotnisz. A jednak nie. Możesz mi oddać runę teleportacji. Jasne. Oto ona. Dobra. To teraz możemy ruszać z powrotem na pokład. I w sumie wydaje mi się, że dobrze by było się przespać, bo się będzie robiło ciemno. Hajajaj, dzisiaj dużo latania będzie. W ogóle nachodzi mnie refleksja, czy będzie jeszcze jakaś lepsza broń, jak myślicie? No na pewno coś będzie, no bo nie uwierzę w to, że nie. Wynocha z mojego łóżka! Chociaż wiecie, jak to jest z tymi jednoręcznymi brońmi, nie? No ale... W sensie ciekawa jestem, czy będziemy mogli coś wykuć. No wydaje mi się, że powinniśmy móc. Ale nie można mieć wszystkiego w życiu, więc ciężko powiedzieć. To się dopiero okaże. Dobra, my tędy zeskakujemy. I płyniemy sobie. Idziemy po tego jednego typa. Po tego Niko, mu powiedzieć, że już ma zezwolenie. A potem jeszcze musimy iść po gościa, który był tam, gdzie Gorn wcześniej. No i wydaje mi się, że to już będą wszyscy. No i planuję dzisiaj odpłynąć na inną wyspę. Chociażby na chwilę, żeby po prostu zaliczyć te zadania z dziennika. Jeżeli chodzi o jakieś questy, to ogólnie w Korinis już chyba nie ma żadnych zadań. W szóstym rozdziale w ogóle. Na Tamorze mamy standardowo zadania. Tam były w drugim, w czwartym i w szóstym. Natomiast no na razie chyba bym tam jednak nie płynęła. Miałam taki plan, ale tam i tak nie zrobimy wszystkiego naraz. Więc chyba bym wolała iść tam raz, a porządnie, a nie parę razy, nie? Stary, to nie jest czas na sikanie.
u twoich przyjaciół wszystko w porządku. Myślę, że w najbliższym czasie orkowie nie przysporzą im problemów. Chwała Adanosowi. Obawiałem się najgorszego. Rozmawiałeś z mistrzem Melanderem w mojej sprawie. Tak. Melander dał ci pozwolenie na wsparcie buntowników. Dobrze. Teraz mi powiedz, gdzie znajduje się obóz buntowników. Obóz znajduje się w zamku, w pobliżu pola bitwy pod Feryn. Tam skontaktujesz się z człowiekiem o imieniu Aiden. Masz na myśli zamek Lorda Baldwina. Wiem, gdzie to jest. Natychmiast ruszam w drogę. Dziękuję ci za wszystko. Do zobaczenia. No i dobra, idziemy po ostatniego chłopa. I miejmy nadzieję, że już będą jednak wszyscy, bo że o kimś po prostu nie zapomniałam, bo wiecie jak to jest. W ogóle dawno chyba nie robiłam save'a żadnego. Także zaraz mogłoby się okazać, że o czymś zapomniałam i że się zrobiłoby nieprzyjemnie trochę. Sobie trochę skrócimy drogę, bo nie mam zamiaru biegać całą trasą. Ten gościu nie będzie chciał z nami iść. On ma jakieś inne plany na życie, także nawet nie będę do niego gadać. I tam idziemy na górę, gdzie była ta forteca taka. Gdzie był Gorn i tam będziemy mieli ostatniego faceta, który będzie chciał iść. I będziemy mieli już z głowy kwestie zadań dla buntowników. Buntownicy potrzebują więcej ludzi. Byłbyś gotów do nich się przyłączyć? Dlaczego nie? Ale jak dostać się do Feryn? Orkowie z pewnością zajęli wiodącą tam drogę. Mogę zaprowadzić tam ciebie. Dobrze. Daj znać, kiedy wyruszamy. Chodźmy. Dobrze. Na szczęście z nim się możemy teleportować, także to akurat twórcy dobrze rozwiązali. Bo nie wyobrażam sobie z nim biec przez całą Monterę, Vanguard i Faring. I on gdzieś tutaj powinien się zaraz nam zrespić dosłownie na głowie. Nawet możemy chwilę postać w jednym miejscu. Żeby mu to ułatwić. No powinien się zrespić. Nie wiem, chodźmy na razie pogadać. Hej, ty. Mam dla ciebie nowego rekruta. Nykoł, goniec leśny, wkrótce przybędzie do waszego obozu. Goniec leśny. No, świetnie. Dlaczego by nie? Mógłby dla nas polować. Bardzo dobrze. Przyda nam się każdy człowiek. Mam dla ciebie nowego rekruta. Stary Degenhardt wkrótce przybędzie do waszego obozu. Degenhardt. Znam go. Ty wiesz, ile on ma lat? Około 60. Więcej niż 60. Co mam robić z takim starcem? Potrzebuję ludzi, którzy staną przeciw orkom. Sądzę, że mógłbyś go zatrudnić jako kucharza. Kucharza. No, pięknie. Dlaczego by nie? Więc, przynajmniej, będziemy mieli przyzwoite jedzenie. Bardzo dobrze. Przyda nam się każdy człowiek. Mam dla ciebie nowego rekruta. Od teraz Adrian będzie dla was pracował jako zwiadowca. Zwiadowca bardzo nam się przyda. Mam tylko wątpliwości, czy Adrian się nadaje do takich zadań. Też się nad tym zastanawiałem. Adrian mnie zapewnił, że możesz na nim polegać. Więc jestem spokojny. W końcu często nasze życie zależy od tego, jak szybko dowiemy się o zagrożeniach. Bardzo dobrze. Przyda nam się każdy człowiek. Mam dla ciebie nowego rekruta. Nowicjusz Noulen chce was wesprzeć. Mówi, że potrafi dobrze walczyć. Oprócz tego, przygotowywałby dla was mikstury lecznicze. Jeśli dojdzie do walki, będziemy potrzebować ogromnej ilości mikstur leczniczych. Dobrze mieć kogoś takiego wśród nas. Doskonale. Jestem z ciebie bardzo zadowolony.
Dobra, no i gdzie jest Brodolf? On się powinien ze mną teleportować, a go nie widzę. To mi się akurat bardzo nie podoba. Najwyżej byśmy się po prostu przeszli tutaj gdzieś. Trochę niżej. No on powinien być gdzieś tutaj. O, właśnie. Jesteśmy na miejscu. Teraz powiem Aidanowi, że chcesz się do nich przyłączyć. Dobrze, a ja w tym czasie tu się rozejrzę. Dziękuję za odprowadzenie mnie. Bez twojej pomocy, chyba nigdy bym tu nie dotarł. Powodzenia. No nie dziwię się, skoro jakby droga jest naprawdę bardzo długa, no nie? Dobra, ostatnia osoba i możemy zakończyć tego questika. Hej, ty. Przyprowadziłem nowego rekruta. Zbieg Brodolf chciałby razem z tobą walczyć z orkami. Nawiasem mówiąc, jest dobrym wojownikiem. W takim razie, bardzo nam się przyda. Potrzebujemy dobrych wojowników, jeśli chcemy wypędzić orków. Bardzo dobrze. Przyda nam się każdy człowiek. Masz teraz wystarczającą liczbę rekrutów. Co uważasz za wystarczająco? Wciąż jest nas zbyt mało, by stanąć z orkami do walki. Ale wystarczy na początek. Teraz mam wystarczająco dużo ludzi do obrony zamku. Masz. Weź te złoto za swoją pomoc. Zapracowałeś na nie. Dobra, lecimy w takim razie do króla poinformować, że wszystko zrobione, o co nas prosił. Znalazłem buntowników z Feryn i wsparłem ich jak tylko mogłem. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, aby dalej stawiać opór orkom. Weź to ode mnie w nagrodę. No i dobra, fajnie. Od razu sobie wypijmy. No i tak jak mówię, zaraz spróbujemy popłynąć. Co to jest? Aha, bo on mi oddał, to mi się teraz podświetla jako nowość w ekwipunku. Dobra, eliksir. I jak wygląda nasz dziennik? No wygląda tak, że w sumie tutaj już nic nie mamy do zrobienia w tym miejscu. Także spróbujmy porozmawiać z Lordem Baldwinem. Czy możemy odpływać na przykład? Bardzo by mi zależało, wam powiem. Odpływajmy. Niestety, musisz uzbroić się w cierpliwość. Wpierw musimy pomóc królowi. Może jest jakiś sposób, aby uwolnić Engard od orków. Jeśli tak, to znajdź. Aha, czyli sobie jeszcze nie odpłyniemy. Niestety, może... Kurde, ale bez sensu, a już się tak napaliłam, że odpływamy. Dobra, trudno, no to lecimy do wieży strażniczej Vanguardu i idziemy do Nordmaru. No i tyle, i trudno. Niech będzie i tak. Tu już troszkę spacerowaliśmy sobie. Czy to są orkowie z Nordmaru już? Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Tak jest. Trzeba się ich pozbyć. Bo będzie niezbyt przyjemnie. Dobra, tamci trochę nie ogarnęli życia. No i dobra, i trzeba się pozbyć ich dalej. Chyba już w Nordmarze raczej. Spróbujemy dzisiaj się dostać do Xardasa. Mam nadzieję, że nam się to uda w 25 minut. Chociaż może być ciężko. Okej, okay, widzę, że oni też coś atakują. O, ja pierdzielę. Nie przeżyję tego. A może jednak? Dobra. Czy ja tam zebrałam wszystkie rośliny, co były? Bo tam szczaw królewski powinien być. Tak jest, dobra. To możemy pędzić.
No i dobrze. W ogóle przypomniało mi się, żeby zmienić zbroję. Pytanie, czy ja ją ulepszyłam, bo niestety już nie pamiętam. Jest wzmocniony, czyli tak, czyli ulepszony. Dobra. To w porządku. No i jak widzicie, mamy Nordmar. Piękny, prawda? Tu są nordmarskie, gobliniarskie i te sprawy. Szybciej bym je chyba wykończyła jednak z broni. Na razie orków nie widać na horyzoncie. No i teraz pytanko. Tutaj jest do klanu Rudy, tak. Bo mi bardzo zależy, żeby. Jak widzicie, te wilki nie spadają na hita. To znaczyłoby, że chyba trzeba dać w siłę trochę. Najgorsze jest to, że jak one za blisko podejdą, to niestety nawet uderzanie ich nie za wiele daje. Ciekawe mnie, gdzie ci orkowie poszli. Może tam niżej? Tu jest jakaś jaskinia. Cholera. Ale tu jest ładnie. To są jakieś zimowe grzyby? Kurde, nie wiem, tutaj nic nie ma oprócz tych szablozębów. Szkoda, zmarnowany potencjał. Nie wiem, czy dobrze idę. Chyba dobrze idę. Jak widzicie, z ogrami się nie da już rozstać od pewnego etapu gry. Oni tak dziwnie fukają. Mi bardzo zależy, żeby właśnie do Xardasa dotrzeć dzisiaj. Dobra, dałam się poobijać, bo się bałam, że spadnę, wiecie? Dobra. Ich nawet lepiej powiem wam, że skuszy. Bo zanim taki ogr do mnie dobiegnie, no to ja go zdążę wystrzelać. A z nich nawet nie musimy tej broni w sumie zbierać. A to już akurat dziki rozpruwacz. W sumie też możemy skuszy. No i tak, tutaj jest jakieś kolejne przejście w tę stronę, ale ja bym na razie się kierowała prosto na naszego przyjaciela. Aha, bo my i tak powinniśmy mieć właśnie tędy, dobra. Uświadomiłam się właśnie sama, że to będzie najlepsza droga. Żeby iść. Bo my sobie wejdziemy dosłownie tędy. Superowo. Nawet nie ma sensu z tej śnieżnej padwy czegoś zbierać. Z nią trochę piór, surowe mięso. Raczej nic szczególnego. Najpierw może ten goblin. Teraz ty. Tu był mieszek, bo widziałam. Dzień dobry. I alkojagoda. Alkojagody warto zbierać, podobnie jak w Gothic 3. Tutaj była też chatka, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy tam na razie iść. Chyba nie. Chyba bym się. Chociaż poszłabym, bo tam będzie teleport do tej chatki. No to może za chwilę. Najpierw sobie wybijemy tu. I tu mamy do wieży. Tak jest. Dobra, to weźmiemy sobie najpierw tą chatkę. Myślę, że nie będziemy tam gadać z ludźmi na razie, tylko weźmiemy sam teleport. Hej, ty. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Dekagram.
Jestem myśliwym i należę do klanu Rudy. A kim ty jesteś? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Zapewne jesteś tu z powodu Rudy. Skąd taki pomysł? Wasz król potrzebuje magicznej rudy, aby wykuć broń przeciw orkom. A tu w Nordmarze jest jej bardzo dużo. Jeśli potrzebujesz tej rudy, powinieneś pogadać z naszym przywódcą Leifem. To fajny dekagram. Dobra, bardzo trudna kradzież. To jest jedyne, co na razie będziemy stąd brać. Jak widzicie, tutaj się pojawiły te padwy. Nie mów, że o tym... Dobra, a my ruszamy dalej. Nie zwlekamy dzisiaj. Kurde, grzmi mi za oknem, ale jak już zaczęłam odcinek, to już muszę go skończyć. Szczególnie, że już dużo mi nie zostało filmu na dzisiaj. Dobra, ładnie. Ja nawet nie sprawdzam, kurde, ile ja mam tych, nie? Czy ja dobrze poszłam? Tu jest ścieżka, dobra. Robimy zapis. Co sądzicie o Nordmarze tak na pierwszy rzut oka? No, ja uważam, że ładny. Ogólnie to tak jak Górnicza Dolina, oczywiście zimą. Także... ładnie, fajnie. Tam są szablozęby duże. Tutaj alkojagoda, coś więcej, nic więcej, dobra. O matko, bo... o Jezu, nie na przyspieszeniu. Dajcie żyć. Tędy musimy zejść. Do wieży maga. Tam jest jakieś obozowisko chyba orków, nie? Nie, gobliniarskie. Ale na razie nie, na razie do Sardasa się kierujemy. Proszę bardzo, szczaw królewski kolejny. Wydaje mi się, że w Myrtanie to ja zebrałam praktycznie każdy szczaw królewski, który się dało, bo tak bardzo dużo ich było. Jak widzicie, lodowe cięstwory też mamy. Niestety nie leci z nich żadna fajniejsza skóra, tylko zwykła cięstwora. To jak na mój gust do poprawy. Uważam, że powinny być skórki dostosowane. Wiecie. Tak jak z lodowych wilków leci chyba lodowa skóra. Tak jest. No to dlaczego z cięstwora nie leci biała? Bez sensu. Jak na mój gust. Ciekawa jestem, jakie nam Xardas wytyczy zadania. Bo w sumie głównie dlatego do niego idziemy, no bo... on jest tak naprawdę osobą, która pozwoli nam ruszyć linię fabularną dalej. Bo aktualnie nie za wiele możemy zrobić, jeżeli o to chodzi. O, proszę bardzo, jeszcze orkowie nam staną na drodze. Oni są trochę silniejsi, ci nordmarscy, ale nie na tyle, tu jest obozowisko orków, nie na tyle, żeby mi zrobić krzywdę dużą. Czy tutaj będzie więcej orków? Okej, tu się dwa golemy leją ze sobą. Myślę, że dość rzadki widok. Nie wiem. Pokonamy sobie ich, czy coś tutaj, na górze? I tu się da gdzieś wspiąć na górę. Ale, chociaż w sumie kusi, żeby teraz się wspiąć i zobaczyć. Tu mogą być głównie jakieś rośliny. Chyba, że jest jakieś wejście gdzieś dalej. Chyba wykrakałam sobie jakieś wejście, przejście. Ale muszę przyznać, że te lodowe jaskinie są bardzo ładne. Kość szkieletu, a na końcu coś fajnego?
Alko Jagoda, dobra. Czyli w sumie głównie po to tu weszliśmy. Dobra. Powiem wam, że na razie jest całkiem przyjemnie, ale i tak by nam się przydała mapa, bo aktualnie nie mamy. A myślę, że bez mapy łatwo się będzie zgubić tutaj. Dobra, schodzimy i idziemy do Ksardupy. Zobaczmy, co on powie w ogóle. I czy się bardzo zdziwi, że tutaj jesteśmy, czy nie. Okej, standardowo jakieś stałe mikstury możemy znaleźć tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu jest zamknięte. Tu możemy sobie iść wyżej. Magiczna kula. Chyba nie powinnam tego dotykać. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. O kurde, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Szczerze, nic takiego bardzo szczególnego, ale może być. Ta kula mnie intryguje bardzo. Mamy teleport, jest sługa Ksardasa. Jest też sam Ksardas. Weź poczekaj chwilę, ja sobie najpierw poczytam rzeczy, a ty na samym końcu czytaj. Rozumiem. Ile mamy wiedzy? Szatę wyższego maga zasługuje. Dobra, no już chyba musimy z nim pogadać, bo więcej nie mam opcji. Czego tu szukasz? Może jesteś jednym z tych głupców, co chcieliby odebrać mi życie? Pomódę Cylitr się do Innosa, zanim moja magia cię zniszczy. Jesteś Ardas. Ja jestem Roland, Paladyn Króla. Muszę z tobą porozmawiać. Kn Paladyn, chcący ze mną porozmawiać. To już interesujące. Czego ode mnie chcesz? Przede wszystkim, masz pozdrowienia od swojego starego przyjaciela, Sejana. Znasz Sejana? Gdzie go spotkałeś? Najpierw na Etechaanos, a potem w twoim obserwatorium, w Chorinis. To dużo wyjaśnia. Przypuszczam, że Sejan opowiedział ci o mnie. Tak, ale tylko to, co było mi potrzebne do mojego zadania. Dobrze. Tak czy inaczej, miło mi słyszeć, że z Sejanem wszystko w porządku. Chciałbym stać, kiedy Bóg Ciemności wysyła swoje sługi na poszukiwania. I tak właśnie się stało. Nie mamy zbyt wiele czasu. Tak, i dlatego tu jestem. Potrzebna mi twoja pomoc. Armia Ciemności zagraża światu. Musimy coś zrobić. Ale zanim o tym porozmawiamy, mam jeszcze kilka pytań. Byłeś niegdyś magiem ognia. Dlaczego nagle postanowiłeś zająć się zgłębieniem demonicznej magii? Wtedy byłem naczelnym magiem. I już wtedy rozumiałem, że magia demonów jest kluczem do bariery w Górniczej Dolinie. Ale nie byłem w stanie przekonać do tego pozostałych członków kręgu. Więc opuściłem krąg i zająłem się badaniem mrocznych sztuk. Nie chcesz znów zjednoczyć się z magami ognia i paladynami. Emigrek, ludzie, powinniśmy trzymać się razem przeciw hordom Bewiara. Ludzie są słabi. Zbyt łatwo ulegają pokusom zła. W ten sposób angażują się w siły, których nie potrafią zrozumieć, a co dopiero kontrolować. Ani król, ani jego paladyni, ani tym bardziej magowie ognia, przez te lata nie potrafili sobie uświadomić, dlaczego odwróciłem się od nich. Więc tę walkę przyjdzie nam prowadzić w samotności. A dokładnie, to ciebie czeka prowadzenie jej w samotności. Dla mnie, jak i dla bohatera bez imienia, niebawem nadejdzie czas na opuszczenie tego świata. Ale nikt nie będzie wiedział, dokąd idziemy. Nawet ty. A co z orkami? Mówią, że jesteś ich przywódcą. Orkowie poszukują dla mnie artefaktów w Arancie. I rozbili obóz obok mojej wieży, aby o postępach informować mnie na bieżąco. Jeśli jednak zechcesz się ich pozbyć, nie mam nic przeciwko temu. Już nie są mi potrzebni. Co więcej, stali się podejrzliwi i zaczęli mnie obserwować, a to mi przeszkadza. Więc jeśli postanowisz zniszczyć ich obóz, to masz moje przyzwolenie. Co możesz powiedzieć o bezimiennym bohaterze? Jeden więzień odmienił losy wielu setek. Ale zapłacił za to wysoką cenę. Pokonał śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią.
To wtedy wysłałem go na walkę ze śniącym. A człowiek pokonał bestię i wróciła do królestwa Beliara. Więc ten skazaniec był bezimiennym bohaterem. A kim był śniący? Słyszałem tylko o bractwie śniącego. Śniący był demonem, awatarem Beliara. Bractwo było społecznością ludzi, którzy go czcili. Nie wiedząc, kto kryje się za śniącym. Idioci. W końcu ich głupota doprowadziła do jego przebudzenia. A ty jaką rolę odegrałeś w tym wszystkim? Od dość dawna wiedziałem o prawdziwym obliczu śniącego. Skąd to wiedziałem, nie ma teraz znaczenia. I uświadomiłem sobie, że to dla mnie szansa, aby zmienić bieg historii. To, czego mi ode mówiono w świątyni śniącego, w końcu się wydarzyło. Beliar wybrał mnie. A więc służysz teraz Bogu Ciemności. Nie. Beliar mnie nie kontroluje. Nie rozumiem. W jakim sensie Beliar wybrał ciebie? Nawet bogowie nie wiedzą, jaki los nas czeka. Dlaczego mam ci mówić o czymś, czego nie jesteś w stanie zrozumieć? Kiedy sam niedawno zrozumiałem, jakie teraz możliwości przede mną się otworzyły. Ardas, jesteś dla mnie tajemnicą, której w żaden sposób nie mogę rozwikłać. Może to i lepiej. No, ale dość o tym. Porozmawiajmy o niebezpieczeństwie, w którym się znajdujemy. Po tym, jak plany Beliara zostały dwukrotnie udaremnione przez naszego bezimiennego przyjaciela. Beliar miał tylko jedną szansę na wygranie wojny bogów. Kiedy jego teraźniejszy awatar został pokonany, musiał skorzystać z potężnego awatara z przeszłości. Teraźniejszy awatar, awatar z przeszłości. Co przez to rozumiesz? Jeśli zacznę zagłębiać się w szczegóły, na wyjaśnianie zejdzie mi tydzień. Musisz tylko zrozumieć to, że nieumarły Mag Zarantu jest tym, który teraz stanowi zagrożenie dla naszego świata. To już wiem. Zwie się Bejel Hantszar. Wiesz już o tym. Muszę przyznać, że jestem zdumiony. Nie myślałem, że wiesz o tym starym nekromancie. Co ci o nim wiadomo? Wiem, że został ożywiony przez 5 czarnych magów w jaskini w pobliżu Ashdod, używając kamienia duszy z grobowca paladynów. To nie zupełnie tak. Nie kamień duszy ożywił Bejel Hantszara, a moc 5 magów. Kamień duszy tylko skupił ich energię, po czym raz naładowany, regularnie się napełnia, dając posiadaczowi nieśmiertelność. Prócz tego, moc kamienia rośnie z czasem, a razem z nią potęga Bejel Hantszara, który będzie mógł wykorzystać coraz bardziej potężniejsze zaklęcia. Chociaż, jeśli już był w stanie przywołać armię nieumarłych, to jego potęga wzrosła w bardzo krótkim czasie. Przez chwilę obserwowałem asasynów w Ashdodzie, podejrzewając, że Bejel Hantszar zostanie wskrzeszony. Ale nie wiedziałem, jak długo to potrwa. Nie wziąłem pod uwagę rytuału 5 magów w moim planie. Powinienem był zniszczyć kamień duszy, a nie zostawiać go w grobowcu. Ale tego nie da się już zmienić. Wiedziałeś, że kamień duszy jest w grobowcu? Oczywiście. Właśnie dlatego nieopodal wzniosłem obserwatorium. Zamierzałem zgłębić właściwości kamienia, a jednocześnie przeszkodzić sługusom Beliara dotrzeć do grobowca. Z tego powodu ożywiłem martwych paladynów i rozsiałem pogłoski, że to miejsce jest przeklęte. Ale to dziwne, moi ożywieńcy powinni powstrzymać każdego, kto spróbuje przeniknąć do grobowca. Czarny Makcjon użył zaklęcia ochronnego, które wykradł z wyspy Adarmos i to mu pozwoliło bez przeszkód dostać się do wnętrza. No, teraz wszystko jasne. Tak czy inaczej, naszym głównym zadaniem jest niedopuszczenie, aby Bejel Hantszar stworzył swoją armię nieumarłych. To już miało miejsce. Na Etechanos zetknąłem się z jednym z przywódców jego hord, Finisterem, ale zdołałem go pokonać i jego ożywieńców. Finisterem. Kościanym Lordem. Jest jednym z 12 książąt ciemności, którzy są dowódcami hord Beliara. I zdołałeś go pokonać. Ale skąd wiedziałeś, kim on jest? Od samego Bejel Hantszara. Jego duch pojawił się w jaskini przywołań i zagroził podbojem Etechanosu. Teraz jest dla mnie jasne, że nie możemy tracić czasu. Ale muszę pomyśleć. O czym? O następnym kroku naszego wroga. Mam pewne domysły, ale o tym powiem tylko wtedy, gdy coś sprawdzę. Więc przyjdź do mnie jutro. Mogę coś u ciebie kupić. Mogę z tobą pohandlować. Oczywiście. A czego potrzebujesz? Pokaż mi swoje towary. Dobra, co ty masz? Masz 4 eliksiry życia, 2 do many, 1 do siły. Zabieram oczywiście wszystko. Masz 414 pełni życia. To jest bardzo dużo. Najlepsze to, że na wszystkie mnie chyba stać. Nie, na połowę. Zostało mi 96 sztuk złota.
Ale szczerze, wiecie co? My naprawdę już postawimy chyba tylko na pełnię życia. Zresztą ja nie mam na co wydawać Fuck my life. Ale zrąbałam. Hu, 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 nieładnie, niedobrze. Dobra, sprzedamy parę broni i zaraz dostaniemy swoje. To całe możemy opchnąć. Byle tylko swojej broni nie sprzedać. Dobra, oddaj mi tą miksturę siły, bo ja ją przez przypadek ci też oddałam. Ona, jak widzicie, bardzo dużo rzeczy. Ja sobie chciałam wypić, a mu oddałam. Sprzedałam mu to. Dobra. Czyli jak widać, pieniądze się przydają, żeby kupić na przykład pełnię życia. No bo szczerze, to są aktualnie jedne z lepszych eliksirów dla mnie. Dobra, musimy się przespać, jeżeli chcemy pogadać z Xardasem dalej, także... Nie pozostaje nam nic innego, tylko iść w kimę. Czy tu się da wejść wyżej, czy mi się wydawało? Ej, no da się. Kamienna tabliczka magii 3. I pełnia many. Dobra, może być. Na razie tego nie będę czytać. Pogadajmy z Xardasem. Witam. Już wiesz, co planuje wróg? Jeszcze nie. Zresztą, jest pewna księga, która mogłaby mi pomóc. Księga. Tak, księga. Księga o Czarnej Twierdzy. A co to za miejsce? Dawno temu było to miejsce, gdzie rządził nieumarły mag. Możliwe, że z tej księgi dowiem się czegoś, co nam pomoże. Wiesz może, gdzie jest? Tak. Niedaleko stąd. W starej wieży strażniczej, zbudowanej przez króla Erchaobara. W piwnicy wieży znajduje się biblioteka magów ognia, którzy w swoim czasie brali udział w wojnie z orkami. Dawno temu, osobiście zamknąłem księgę o Czarnej Twierdzy w znajdującym się tam kufrze. Klucz musi być gdzieś w pękał kluczy, a oto on. Wieża jest strzeżona przez kilka szkieletów wojowników. Ale nie sądzę, by nieumarli byli dla ciebie problemem. Poradzę sobie z nieumarłymi. Pójdę po księgę. Doskonale. Nie mamy zbyt wiele czasu, więc pośpiesz się, dopóki jeszcze możemy zatrzymać Bejel Hantrzara. Dobra, a czy ty nie miałeś mapy może Warantu Nordmaru? No niestety nie. Dobra, czy już wiemy też, że muszę zrobić handel w ekwipunku. Tam bym wolała nie spaść. A tutaj nie jest dalej zamknięte. Są te drzwi na dole? Tak a propos? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak jest, są zamknięte. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć ten odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym odcinku myślę, że udamy się do klanu Rudy. Dlatego, że fajnie, mamy wątek fabularny, znaleźć dla Xardasa księgę i tak dalej. Tylko, że jak za szybko też pójdziemy z wątkiem fabularnym, to nam się też za szybko zmieni rozdział. A jednak ten szósty chciałabym poświęcić też temu Nordmarowi w dużej części. No bo mamy klan Rudy. Mamy klan Ognia, klan Morsa jest bodajże jeszcze. Przydałaby nam się mapa, podejrzewam, że jak będziemy w klanie Rudy, to będziemy mogli kupić. Też prawda jest taka, że do klanu Rudy jest już niedaleko. Także dzięki Wam jeszcze raz, jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. No i co, i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!